Witam wszystkich serdecznie na pierwszym odcinku z Hero Zero. Dzisiaj będzie wiele, no szczerze mówiąc, pogaduszek. Będzie oczywiście konkurs, to w dalszym oczywiście powiem informacji. Powiemy, jakie było podsumowanie itp. itd. Więc co, najpierw zaczniemy od podsumowania. Dzień pierwszy, jak sami widzieliście, dzień pierwszy był, no, miarę ok. Szczerze mówiąc, mogło być też lepiej. Myślałem, że dopiję wczoraj. Oj Boże, co ja mówię? No tak, wczoraj, bo teraz jest godzina 12, 13, 13, więc szybko właśnie nagrywam, żeby było itp. Więc dzień pierwszy dla mnie był miarę ok, mógł było być lepiej, no liczyłem na ten 40 poziom, ale niestety nie udało się, więc musi trudno. Dzisiaj będziemy oczywiście próbować bić przynajmniej 50 level, no bardziej bym chciał bić 55, ale będzie bardzo ciężko, zobaczymy. Jak coś, będzie oczywiście dzisiaj live, nie wiem o której, może wieczorem bardziej, bo już 9-godzinnego live'a nie będę napił. Może kiedyś, zobaczymy. Więc co, to tyle z mojej strony, czy dzisiejszy jest, boże, wczorajszy, bo jak mówię, dzisiaj, wczoraj to był taki, dziękuję w ogóle wam serdecznie wszystkim, że byliście na live'ie. No bo chyba możliwe, że to zrobiliście jako od wyświetleń na wczorajszy live, bardzo wam w ogóle serdecznie dziękuję z całego serduszka, takiego. Więc dziękuję jeszcze raz, że za takie jako zrobiliście. Właśnie jeżeli ktoś wiedział lub nie wiedział na wczorajszym live'ie, będzie oczywiście konkurs, bo wbiliście 75 łapek w górę i 100 lajków, czyli będziecie mieli do wyboru dwie nagrody. Więc organizuję oczywiście dla was konkurs, do wygrania jest oczywiście pakiet startowy w Hero Zero lub oponki o wartości 20 zł lub PSC o wartości 20 zł, czyli tam jakby powiedzieć 3 nagrody do wyboru. No, więc albo jeżeli będzie ktoś chciał, no to dwie i będzie ktoś chciał dla ten pakiet startowy kupić na jakieś, nie wiem, inne konto, to sobie może wydać na drużynę. Wszystko jedno nagroda, jeżeli wygra, no to przekazuje osobie wygrywającej. I co trzeba zrobić, żeby wygrać oczywiście taki konkurs, czy oponki, czy PSC, oczywiście PSC 20. Trzeba zostawić suba, łapeczkę w górę, napisać komentarz, biorę udział Hero Zero i poczekać na wyniki. Wyniki będą 20 października, czyli wtorek, czyli macie jakby powiedzieć w dniu od publikacji, no 4 dni, więc to chyba wam może wystarczyć. I co, i to i chyba tyle, konkurs mówiłem, podsumowanie to już miałem mniej więcej powiedziałem, live będzie gdzieś tak mniej więcej około, może 19 czy coś, dokładniejsze godziny czy coś, wiadomo, są na Discordzie, więc serdecznie zapraszam na Discorda lub na Instagrama, bo też będzie niedługo jakieś konkursy też planowane. I co, i chyba to tyle z mojej strony. Jak na razie karnet bity do 18 punktów, wiem, że mogło być lepiej, ale jak mówiłem, treningi robię w miarę systematycznie, bo pamiętacie, teraz jest pod motywację, czyli jednostki treningowe. Jeden jednostka treningowa, no to dostajecie 3 punkty, więc radzę wam poszukać jak najmniej jednostek motywacyjnych. A, właśnie, dobrze sobie przypomniałem. Jest konkurs na Hero Zero. Dam oczywiście link w opisie, jeżeli ktoś wie, Boże, jeżeli ktoś nie wie, przepraszam, jak coś. Do wygrania jest tam 60 oponków. Co trzeba po prostu tam 60 oponków, bo dostajecie 2 tygodnie wspomagaczy, chyba wszystkie, tam było napisane, że wszystkie, więc ogólnie całość to jest 60 oponków. Więc żeby wygrać taki konkurs, trzeba napisać jakąś tam straszną historię związaną tam z Halloween, związaną oczywiście z Hero Zero, więc jeżeli będzie ktoś chciał wygrać jeszcze 60 oponek w formie wspomagaczy na 2 tygodnie, czyli misji, umiejętności i pracy tych trzech wspomagaczy, no to mówię, będzie oczywiście tam link podany i wystarczy wymyślić tam jakąś historię związaną z Hero Zero. Wszystkie regulaminy oczywiście tam macie napisane, co i jak i tyle. Następna sprawa, jakie będą następne hardcoiny, bo może o tym dużo osób nie wiedzieć. Następne hardcoiny to będą związane z kryjówką. Jaka będzie kryjówka? W ogóle przechodzimy, zaraz wam coś powiem na temat kryjówki. Następne będzie zdobycia punkty modyfikacyjne. Co trzeba, żeby mieć to? Trzeba mieć warsztat. To trzeba mieć, żeby mieć oczywiście szansę na zdobycie jakichś hero coinów. I macie oczywiście 3 etapy, czyli normalne, zwyczajne,
rzadkie, które nie mam tutaj pokazane, i epickie. I za takiego na przykład no, zwyczajne dostajecie 3 punkty, za rzadkie 10, a za epickie 20 punktów. Więc radzę wam powoli już tam mniej więcej budować pomieszczenia i powoli robić oczywiście warsztat. Bo jak mówię, trzeba mieć oczywiście warsztat i tyle. Jak na razie nie mam następnych informacji, co będzie za 2 tygodnie, jak na razie macie za tydzień. W tym tygodniu macie jednostki treningowe, więc możecie oczywiście robić. I co, z mojej strony to chyba tyle. Mam nadzieję, że chyba żadnej informacji nie zapomniałem. Jeżeli zapomniałem, to wiadomo, piszcie w komentarzach. No co jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję jeszcze raz, że no, zrobiliście rekord wyświetleń pod live'em. No bo mówię to, szczerze mówiąc, no jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że była taka duża aktywność, więc no będą na pewno HLZ, na pewno. No wiadomo, no jak coś jest oglądane, no to trzeba oczywiście robić dla widzów. Będą oczywiście inne gry, spokojnie, nie tylko HLZ, bo też inni też pisali, kiedy będzie Minecraft czy coś, więc spokojnie będzie jak coś. Więc co, to chyba tyle, jak mówię. Jeżeli o czymś zapomniałem czy coś, no to wiadomo, piszcie śmiało w komentarzach, czy o czymś nie zapomniałem. Zadanie nadzwyczajne na razie na tyle stoję, bo na razie nie wiem dlaczego, ale ten nasz kontroler nie daje. A, dobra, nie, bo wiecie co, bo wczoraj przez 5 lat próbowałem go pokonać i zaliczała, w razie czego przepraszam, jak jest za głośna piosenka. Bo ja gram na wersji Steamowej, czyli po prostu na Steamie gram. No to niestety. A właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem jeszcze. Jeżeli będzie ktoś chciał kupować karnet, czyli sezon na Pol Duchy, czy tam karnet bojowy, ja tam mówię karnet. Pamiętajcie, że na Steamie macie o 4 zł taniej. Bo na przykład przeglądarce macie za 23 zł, czy jakoś tak, a na Steamie macie 19 coś. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, a chce kupić, no to polecam na Steamie, zawsze 4 zł zaoszczędzicie. Na kogoś oczywiście 4 zł może być, nie wiem, dużo. A, jeszcze jedna mam dla was pytanie. Jeżeli ktoś ma gazetkę, komputer, nazywa się, już wam mówię, jeżeli, nie wiem, czy mam to zapisane. O, mam. Gazetka Świat 8 Kreseczka 2019. To polecam oczywiście zużyć, bo za takie coś dostajecie oczywiście kod. Taka gazetka chyba kosztuje 10 czy 15 zł, nie ile wy macie w kioskach. I za tę gazetkę możecie mieć kod o wartości 64 zł, czyli 120 ponek i jakieś tam chyba wspomagacze na tydzień. Więc jeżeli ktoś jeszcze dotrzedł na tego odcinka, to będziecie oczywiście mieli. Więc co? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie hashtag żeton. To oczywiście wam przypnę serduszek, jeżeli ktoś chce mieć serduszko. To taka malutki ode mnie bonusik. Dobra. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Aha, ty. Ja mam 5 do tego. Kasyno. Chyba to zostawimy tego. A bo wiecie co? Tak na odcinku kasynko jeszcze będzie. 5 prób. Zobaczymy, co dostaniemy. Liczę oczywiście na jednostki treningowe, ale może być też exp. Dobra, 4000, ładnie. Na razie jest ok. Jak mówię, jeżeli jest za głośno, to przepraszam. 4000 też ładnie. No niech, chętnie bym oczywiście przyjął jakieś, nie wiem, dwa jakieś, nie wiem, monetki czy coś. Dobra, dzięki, że mogłem bić 35 nawet, też jestem zadowolony jak coś. Dawa, jeszcze mamy oczywiście na dwie próby. I kolejny exp, dobra, może być 4000, bo zawsze może też dać 2000. Dobra, ostatnia próba. No niestety nic, ale no 2000, dobra, ale może być szczerze mówiąc 20 tysięcy, chyba 22, jeżeli dobrze policzyłem. Nie, jak ktoś chce, to może napisać w komentarze. Dobra, nie przeciągam jeszcze raz, więc dziękuję jeszcze raz serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypomnę jeszcze czego o konkursie. Zasady są w opisie, więc polecam oczywiście wykonać. Myślę, że ktoś nie dostanie tego serduszka, bo też radę daję serduszka, że wykonał to zadanie, to tyle. Dobra, jeszcze raz dzięki i na razie, cześć. Zapraszam serdecznie na dzisiejszego live'a. Jeżeli nie będzie, no to jutro. Serduszko dla was, na razie, cześć. I co, miłej nocy lub tam dnia.